Przed 10 dniami wróciłem z Baveno we Włoszech, gdzie była 25. jubileuszowa konferencja Fundacji Charcot. Ta fundacja zorganizowała 20 kilka konferencji poświęconych właśnie postępowi tej choroby i ta ostatnia odbyła się w Baveno we Włoszech. 20 kilka lat temu, przypomnę Państwu, myśmy mieli bardzo ograniczone możliwości leczenia stwardnienia rozsianego. Właściwie one sprowadzały się tylko do tego, że mogliśmy leczyć rzuty choroby, no i podawaliśmy witaminę B12. Obecnie sytuacja się diametralnie zmieniła i dlatego ważne są i nowe rekomendacje leczenia, które były też na tej konferencji omawiane, jak i nowe leki i sposób oczywiście ich podawania i organizację całego systemu leczenia stwardnienia rozsianego. I to było przedmiotem właśnie obrad dwudniowej konferencji. Pierwsza ważna informacja, która zresztą nie jest nową informacją, to jest to, że absolutnie powinniśmy leczyć jak najwcześniej, rozpoczynać leczenie od powzięcia już diagnozy tego schorzenia. Nie możemy opóźniać leczenie, a niestety w niektórych krajach europejskich także bywa i nawet i 2 lata od początku choroby do zastosowania pierwszych leków. To na pewno musi ulec zmianie. I to ulega zmianie już w Polsce. Mamy do dyspozycji ponadto już w tej chwili 14 leków zarejestrowanych, które możemy zastosować u pacjentów. W związku z tym to nie już jest taka prosta sprawa, gdybyśmy mieli tylko jeden lek, które moglibyśmy, czy 2 leki zastosować, tak jak kiedyś interferony, czy octan glatiramelu, tylko teraz mamy w różnych stadiach tej choroby, przy aktywności, czy braku aktywności, możemy stosować różne leki. I dlatego takie leczenie powinno się odbywać w wyspecjalizowanych ośrodkach, takich MS, centrach stwardnienia rozsianego. I tutaj prowadzący tą konferencję profesor Jean-Marie Comey zasugerował, żeby powstały z centra leczenia stwardnienia rozsianego, podobne do takich centrów udarowych, które kiedyś też 20 kilka lat temu były wprowadzane w Europie. Na początku wydawało się, że udary to jest też sprawa zupełnie przegrana, że tutaj już tylko rehabilitacja, nic więcej nie można zrobić. Ale jak powstały te centra, to pomału okazało się, że możemy leczyć w świeże udary mózgu i tutaj także jak stwardnieniem rozsianym, czas to mózg. To znaczy z upływem czasu jest gorsza odpowiedź na terapię i większe w związku z tym może być uszkodzenie mózgu. Także nowy pomysł, tworzenie centrów leczenia stwardnienia rozsianego. I to jest jakby w takim stałym trendzie też i leczenia innych chorób, które powinno być takie interdyscyplinarne, bo chory ze stwardnieniem rozsianym wymaga nie tylko leczenia przez neurologa, pomocy leczenia tego, która prowadzi pielęgniarka, która jest tą chorobą także zaznajomiona, ale także fizjoterapeuty, a także pracownika socjalnego, prawnika. To powinna być, jeżeli są objawy, często są współistniejące tej choroby albo także objawy takie jak problemy ze zwieraczami, no to już wtedy jest konsultacja urologa potrzebna, jeżeli są zmiany psychiczne, tutaj depresja, no to potrzebna jest psychiatra. Także to powinny być takie powinny być ośrodki, które by umożliwiały choremu interdyscyplinarne leczenie i leczenie tutaj specjalistyczne. I to takie specjalistyczne leczenie powinno właśnie się odbywać i być prowadzone przez neurologów, którzy zajmują się tym leczeniem.
to nie mogą być, że tak powiem, lekarze ogólni neurolodzy, chociaż oczywiście oni też mają prawo leczyć, ale to powinno jednak być prowadzone leczenie w specjalizujących się takim leczeniu ośrodkach. Dlaczego? Dlatego, że mamy do dyspozycji w tej chwili kilkanaście leków i trzeba umieć je dostosować do danego pacjenta. A tutaj każdy pacjent ma inny przebieg choroby, inaczej reaguje, innego leczenia może wymagać. Ogólna zasada jest taka, że powinniśmy oczywiście leczenie wprowadzić jak najwcześniej, poza tym dostosować do stanu pacjenta, do aktywności tej choroby, bo zupełnie inaczej leczy się chorego, który ma mało aktywną postać, kiedy te rzuty przez kilka lat nie występują, kiedy ona nie jest aktywna, i inaczej wtedy, kiedy jest choroba aktywna. Choroba aktywna wymaga także aktywnego leczenia i mamy takie leki, które możemy zastosować w takiej fazie choroby. Nieważne, czy to są leki pierwszego czy drugiego rzutu, to nie chodzi o to, żeby je jakoś klasyfikować, tylko podawać te leki, które będą na danym etapie choroby skuteczne po prostu. Jeżeli choroba jest aktywna, musi być podawany lek najskuteczniejszy w tej chorobie. Jeżeli jest mało aktywna, możemy sięgnąć do leków mniej tutaj skutecznych, ale także obdarzonych oczywiście mniejszą możliwością objawów ubocznych. Czyli pierwsza z tej konferencji uwaga, że leczenie powinno się być prowadzone jak najwcześniej, według standardów w tej chwili takiej już logarytmu leczenia i rekomendacji, które w tym roku zostały przez konferencję ECTRIM w Paryżu opublikowane właśnie w tym miesiącu, i następnie to leczenie powinno być prowadzone w dedykowanych do tego ośrodkach i przez wykwalifikowany do takiego leczenia personel. To jest niezwykle istotna jest dostępność także do takiego leczenia, która jest różna w krajach europejskich. I tutaj była przedstawiona ankieta wśród chorych prowadzona chyba we Włoszech, gdzie pytano chorych, na czym im najbardziej zależy. Okazało się w tej ankiecie, że na pierwszym miejscu postawili dostępność do leczenia po prostu. Dostępność do leczenia, bo wierzą, że w tej chwili stosowane leczenie to jest co innego niż te 25 lat temu, że to leczenie prowadzi do tego, że ta choroba może być znacznie złagodzona, że nie będą występowały rzuty i co ważniejsze, nie będzie postępował zanik układu nerwowego, zanik mózgu i nie będą występowały objawy tak uciążliwe dla chorego. I to leczenie będzie różne w fazach tej choroby, aktywnej czy nieaktywnej. I niestety pokazano na tej konferencji barometr, który jeszcze z 13 roku, gdzie Polska jest na przedostatnim chyba miejscu, jeżeli chodzi o dostępność do leczenia. W tym czasie od 13 roku to się oczywiście zmieniło. W tej chwili mamy większą dostępność do leczenia, to nie jesteśmy już w ogonie krajów europejskich, ale nadal staramy się, żeby to leczenie było możliwe, refundowane dla wszystkich pacjentów, takich, którzy tego leczenia potrzebują. I to jest działanie naszego stowarzyszenia, żebyśmy tutaj wymogli na decydentach taką możliwość, żeby było to leczenie bez jakichś urzędniczych jeszcze takich krępujących to leczenie przepisów, dane wtedy, kiedy naprawdę pacjent potrzebuje danego leku i nieważne, czy to jest lek pierwszej czy drugiej linii, tylko takiego leku, jak on potrzebuje w takiej fazie choroby, jaka u niego istnieje.